Pani marszałek, Wysoka Izbo, ja również korzystając z okazji chciałem się zapytać przedstawicieli ministerstwa, pana ministra, bardzo ważną kwestię, szczególnie dla Małopolski. Chodzi mianowicie o autostradę A4. Dochodzą ostatnio do nas, do mieszkańców Małopolski, iż autostrada ma być ukończona, w szczególności odcinek, który pozwoli na dojazd do Tarnowa pod koniec roku. Chciałem zweryfikować te informacje, czy są one też prawdziwe, czy też nie. I co z jazdami w Bochni i w Brzesku, bo wiemy, że napotykają na ogromne problemy, no wiadomo, finansowe. To jest dosyć istotna sprawa, w szczególności dla mieszkańców. Również chciałem się zapytać, czy przejazd autostradą z Bochni do Tarnowa będzie odbywał się tylko jednym odcinkiem, no jednym pasem, jak to jest przytaczane w wielu komentarzach internetowych. I również chciałem się zapytać o kwestię związaną ze zjazdem w Tarnowie, który będzie tymczasowo funkcjonował, dopóki autostrada nie zostanie ukończona aż do samej odcinek Dębica Rzeszów. No, ciężkie samochody o dużym tonażu będą zjeżdżały w Tarnowie, można powiedzieć w tak zwanej sypialni Tarnowa. Prawie 35 tysięcy samochodów będzie zjeżdżało w tym newralgicznym miejscu. I jak państwo odnoszą się tutaj do tej sytuacji? Czy coś państwu w ogóle wiadomo i coś państwo planujecie z tym problemem zrobić? Dziękuję bardzo. Dziękuję.